Hahaha! Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem i mianowicie chcę Wam opowiedzieć o tym, jak maksymalnie i maksymalnie efektownie wykorzystać czas na studiach. Słuchajcie, ja już studia skończyłam, studia magisterskie, dlatego myślę, że mam co powiedzieć w tym temacie. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was ciekawy i też pomoże Wam jakoś, nie wiem, może zmienić swoje życie, albo po prostu, nie wiem, dojść do jakichś wniosków. Cóż, od razu też powiem, że nie od razu byłam taka mądra i z jednej strony, jakbym na przykład mogła sobie coś powiedzieć, kiedy zaczynałam studia, to pewnie adresowałabym ten filmik do siebie, chociaż z drugiej strony też nie wiem, czy bym posłuchała, bo wiecie, jak na początku znamy wszystko najlepiej i coś nam powiedzą mama, tata, come on, my wiemy najlepiej, szczególnie na pierwszym, drugim roku studiów. No ale mam nadzieję, że jednak posłuchacie mnie troszeczkę może i że tak naprawdę ten filmik będzie dla Was korzystny. Cóż, no to już nie przedłużając, zacznę od pierwszego i moim zdaniem bardzo ważnego punktu, dlatego że wiadomo, w czasie studiów każdemu wydaje się, że ma nie wiadomo ile rzeczy do zrobienia, jest naprawdę zajęty, sama tak mówiłam i teraz już kiedy pracuję, myślę, serio, chciałabym mieć teraz sesję. Taka prawda, naprawdę na studiach mamy bardzo dużo czasu, który nie wykorzystujemy na maksa. Niestety dużo czasu po prostu spędzamy nic nie robiąc, oglądamy seriale, rozciągamy tą naukę, nie wiem, na tydzień, dwa, na trzy, albo też odkładamy wszystko na ostatnią chwilę i później wychodzi jak wychodzi. No przynajmniej ja tak miałam i mówiłam cały czas, że nie mam czasu, chociaż no... Serio! Teraz bym chciała nie mieć tyle czasu, ile wtedy nie miałam, że tak powiem. Dlatego naprawdę Wam polecam przede wszystkim nauczyć się co najmniej angielskiego. Oczywiście, ale nauczyć się nie tak, że znam i rozumiem, tylko taki poziom, żeby był co najmniej B2, czyli dobrze dogadam się, poradzę sobie w trudnych sytuacjach, mogę pójść do pracy i rozmawiać w tym języku, mogę gdzieś wyjechać. Także żeby ten poziom jednak był troszeczkę wyższy i naprawdę to bardzo jest skuteczne, żeby nauczyć się tego języku w czasie studiów. Oczywiście, jeżeli nie znacie już tak dobrze, bo wiem, że dużo studentów teraz bardzo dobrze zna angielski, jeszcze w czasie liceum już macie dobre poziomy. Także jeżeli jesteście na poziomie, że naprawdę fajnie rozmawiacie, no to jednak dalej kształcić ten język. A jeżeli już faktycznie znacie ten język, albo już nauczyliście się w trakcie studiów, to też również polecam nauczyć się Wam innego języku. Na przykład może być niemiecki, francuski, rosyjski, a nawet jakiś japoński, chiński. Dlatego, że naprawdę znając angielski plus jeszcze jakiś jeden język, no będzie Wam o wiele łatwiej później znaleźć pracę. To już, no, to już na pewno, to znam na swoim doświadczeniu zawodowym, że naprawdę cenią bardzo ludzi z angielski to nawet nie jest dodatkowy język, to jest po prostu to, co musi być, szczególnie w dużych korporacjach, gdzie macie możliwość rostu, ale plus jeden jeszcze, co najmniej jeden język zawsze jest bardzo mile widziany i bardzo Wam pomoże i będzie dużym dla Was atutem. Druga moja rada jest taka, żeby brać udział maksymalnie może nie we wszystkich, ale w różnych studenckich organizacjach. Słuchajcie, to jest bardzo ważne dlatego, że przede wszystkim później będziecie mieli co wpisać w CV. Nawet jakiś, może to wydawać się głupi samorząd studencki, gdzie może i faktycznie nie będziecie robić nic, a może będziecie i zdobędziecie naprawdę niesamowite doświadczenie, ale jednak będziecie mieli co wpisać w CV i już pracodawcy, szczególnie w dużych korporacjach, inaczej na to patrzą. Naprawdę, uwierzcie mi, że jak wpiszecie sobie, że byliście w samorządzie, że byliście w Radzie Wydziału, że byliście jeszcze w jakichś innych, nieszczególnie takich uniwersyteckich, to znaczy stricte uniwersyteckich, w którym uniwersytecie jesteście, tylko to mogą być jakieś dodatkowe inne organizacje, jakieś wolontariaty, jakiś na przykład nawet ten sam Isaac, o którym też troszeczkę później mało opowiem. To naprawdę bardzo, bardzo dużo daje i pracodawca, który, no, jeżeli pójdziecie od razu po studiach z pustym CV do pracodawcy, no to naprawdę Wam będzie bardzo ciężko,
ale już jak wpiszecie tam samorząd, jakieś inne organizacje, jakiś wolontariat, jakikolwiek, nawet może być w schronisku też zwierzę, ale to już jest wolontariat, już jest jakieś zaangażowanie się i już będzie Wam naprawdę łatwiej. Plus naprawdę możecie zdobyć bardzo fajne doświadczenie, takie jak radzenie sobie w trudnych sytuacjach, praca zespołowa i inne rzeczy, które Wam naprawdę się przydadzą. No i już jeżeli wspomniałam o różnych takich organizacjach, to też Wam serdecznie polecam wyjeżdżać na różne wymiany. Słuchajcie, często wydaje się, że to jest bardzo drogie, ale tak naprawdę nie warto tylko szukać w jednej branży, w jednej firmie, w jednej organizacji. Często mówi się, że na przykład Erasmus jest drogi, dlatego że tak, dostajecie stypendium, no ale jednak ten stypendium nie wszystko pokryłam. Z czym się zgadzam tak naprawdę, że faktycznie jeżeli na przykład sami utrzymujecie się, czy no, waszych rodziców nie stać, żeby wam jeszcze dodatkowo zapłacić za jakiś, nie wiem, pobyt w jakimś innym kraju, no to faktycznie zgadzam się, że to jest, może być trudne, ale również można znaleźć inne organizacje. Można wyjechać na wakacje i można wyjechać do pracy z jakiejś organizacji. Dlatego, że też faktycznie bardzo dużo osób mówi, że nie pojedzie na wolontariat, dlatego, że po prostu chce pracować, chce zarobić. Ale można jechać na work and travel. Na przykład ja nie byłam na work and travel, ale bardzo żałuję tego. Znam ludzi, którzy przyjechali stamtąd po prostu zachwyceni, bo mało tego, że zarobili trochę kasy, ale jeszcze zwiedzili Stany. No i było niesamowicie, dlatego też można takie rzeczy wykorzystać i no, jest znany work and travel, ale oprócz work and travel jest też mnóstwo różnych organizacji, gdzie można też wyjechać fajnie do pracy, ale nie tak, że jedziecie i zbieracie, nie wiem, truskawki całe lato, tylko coś fajnego znaleźć i gdzieś za granicą po prostu trzeba szukać, naprawdę już wszyscy mamy dostęp do internetu, wszyscy mamy dostęp do Google. Także naprawdę, troszeczkę chętnie też popytaj znajomych i wszystko się uda. I naprawdę będziecie niesamowicie zadowoleni z tego. Również jeszcze powrócę do różnych organizacji studenckich. Też warto brać udział w różnych kołach naukowych. Dlatego, że no niby to brzmi strasznie, koło naukowe, co tam robią, nie wiem, siedzą jakieś profesorki i coś tam gadają. Naprawdę to tak nie wygląda. W kołach naukowych często rozmawia się na różne tematy, czasem trzeba przygotować jakieś prezentacje i też jest fajną sprawą to, że koła naukowe często organizują różne studenckie konferencje, co też jest dużym atutem dla Was, dlatego że możecie przygotować coś wypowiedzieć przed dużą publicznością, już przed wyższymi ludźmi, nie tylko w sensie wyższymi, tylko chodzi mi o to, że wyższymi zawodowo, czyli profesorami, dziekanem. To będzie już takie... Ja osobiście byłam na jednej konferencji, miałam wykład i po prostu to było niesamowite doświadczenie. To też było takie coś, co mi pomogło po prostu przejść tak troszeczkę przez siebie, co mi dało więcej pewności. Niesamowicie stresowałam się przed tym, ale później to poszło i bardzo fajnie i też miałam co wpisać do CV, miałam artykuł, miałam występ na konferencji, co mi naprawdę pomogło, myślę, to był jeden z punktów, który pomógł mi zdobyć pracę. No i ostatnia oczywiście rzecz, no to są imprezy, jak można studiować i nie imprezować. To jest normalna rzecz, też nie mówię, że nie chodźcie na imprezy, bo to jest beznadziejne. Na imprezy też warto chodzić, dlatego że można poznać bardzo dużo ludzi, z którymi warto podtrzymywać kontakt i później te kontakty też mogą Wam przydać się, czy to do wyjazdów, czy do szukania pracy, czy do nawet po prostu miłego spędzenia czasu, czy w trakcie studiów, czy po studiach. Także oczywiście nie wykluczajcie imprez, tylko wszystko wiadomo z głową i w miarę, żeby nie było za dużo. No chociaż wiadomo, studenckie życie też powinno być fajne i kolorowe, żeby było co wspominać, nawet te najgorsze imprezy, ale warto. Ale słuchajcie, naprawdę Wam polecam wykorzystywać ten czas maksymalnie, dlatego że później będzie inaczej. Nie mówię, że jest źle, że jest gorzej, też nie mówię, żebym powróciła teraz na studia, bo nie chcę, ale już jest teraz inaczej i tego czasu jednak jest mniej, czym było wtedy, bo wtedy mieliśmy, nie wiem, kilka zajęć w dzień, kilka godzin i tyle, i przychodziło się do domu. I w większości czasu nic nie robiło się, albo no, maksymalnie trzeba było przygotować się do jakiegoś kolokwium. Wiadomo, sesja no to 2-3 tygodnie z głowy, po prostu nauka, nauka, nauka. No ale sesja jest tylko dwa razy w roku.
Dlatego, kochani, mam nadzieję, że będziecie wykorzystywać ten czas maksymalnie i brać udział w różnych organizacjach. Tak jak mówię, to nie muszą być szczególnie takie uniwersyteckie, wydziałowe i tak dalej. Mogą być inne. To po prostu to Wam da taki super start, który naprawdę Wam pomoże i zdobyć lepszą pracę i mieć lepsze życie, że tak powiem. Dlatego, że niby rynek pracy jest konkurencyjny, ale kiedy macie coś w CV, no to już nie jest tak trudno. Mam nadzieję, że mój filmik coś Wam przekaże i coś weźmiecie sobie z tego filmiku. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, bo myślałam nagrać film o tym, jak znaleźć pierwszą pracę, jak zachowywać się w pracy, jak zachowywać się też może na studiach. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, dajcie mi znać w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Pa!